Hej, 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 hej! Siema wszystkim, tu Kamruz! Witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w The Binding of Isaac Godmode! Kontynuujemy naszą przygodę i dzisiaj zagramy sobie normalną grę. Nie mam pojęcia, jaką postacią zdamy się na los. Moi drodzy, zdam się na los, niech będzie! Let's do it! Kogo dostaniemy, kogo dostaniemy, kogo dostaniemy? Dostaliśmy Adrę. Adra to była bodajże... Tak! O, nie włączyłem pewnego itemu. Itemu programu chciałem powiedzieć. Zrobię to teraz. Hopa, hopa. Missing hat. Przepraszam was bardzo. Świetna jakość, mniejsza. Mamy Adrę, czyli właściwie Azazela. Mamy właściwie Azazela w lepszej wersji. I właśnie zdechliśmy. Najlepsze jest to, że mieliśmy zajebiste rozdzielenie ataku. To czy mieliśmy triple shot, który sprawiał, że nasz atak byłby jeszcze bardziej przejebany. I mieliśmy mana equal power, które zwiększało nam obrażenia. I to wszystko dzięki grid modowi ostatniemu. I taki niemalutki psikus, mamy tylko połowę czarnego życia. I ja o tym zapomniałem. I właśnie umarliśmy, straciliśmy dwa dobre itemy. Fuck. Shit. To dobry start, Kamruz. Bardzo dobry start. Bardzo dobry. Szkoda. Ale tak czy siak. Ciekawe. Już zdobędziemy dwa jeszcze trinket. Oj, come on, strzelił. To jest dobry start, to jest definitywnie dobry start. Niech będzie, pasuje mi to. Okej, mamy spacebar item chociaż. Czy mamy tu jakiś kamyczek z plusikiem? Niestety nie. Ogólnie Adra ma zajebisty removal, potrafi latać. To jest taki Azazel, tylko bardziej przejebany. Jest jeden haczyk, ma tylko połowę czarnego życia, więc właściwie early game jest taki troszkę ciężki do przeżycia. Ale no wiecie, coś za coś, co nie? Tak czy siak, clearowanie tą postacią pomieszczeń musi być super easy. Jakby nie patrzeć. Znajdźmy plusik. Naprawdę nie ma żadnego plusika. O mój Boże, nie ma żadnego plusika. Dobra, tak czy siak. Cleary tą postacią jest super easy. W ogóle ta postać jest przejebana. Mało życia, no życie. Wow, co za dzikie skoki. O mój Boże! No start tą postacią jest przejebany, zwłaszcza jeżeli jesteś osobą, która gałgani. Ale. Ej, to jest zajebiste akurat, bo to zabiera nam wszystkie życia, ale możemy strzelić jednym dużym pociskiem, nieważne. Co się ze mną dzieje w tej grze? What the fuck? Jeszcze raz. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Chodźmy do treasure roomu. Nie ma opcji, żebym tutaj umarł. Był Magic Mushroom. No nie, co się dzieje ze mną? Co się tutaj odpierdala? What the fuck? Monstro Lang, nie mogę tego zjeb... Ta gra doprowadza mnie do szału na samym początku. Co się wyprawia i co to za chujowy item? Spowalniasz czas, fuck off! O mój Boże! Wiecie co, mam to gdzieś, wejdę tutaj i umrę i zdechnę. Dostaliśmy patch, jaki fajny item, tylko kuźwa, teraz zginiemy. Nie raz umarliśmy, nie mam pojęcia. Może tym razem uda nam się, nie wiem, przeżyć pierwszy stage, byłoby bardzo miło. Wejdę tutaj, bo mogę. Ile pieniędzy. O, luck up, super! A gdzie HP up? Gdzie jest mój HP up? HP up, albo jakiekolwiek życie. Życie, jakiekolwiek życie. Wezmę baterię. Niech będzie. Bateria może się przydać. Niechaj tak będzie. O! Life aid? To dawało mi soul herty! Yes! Nie jesteśmy na hita! Pięknie, w końcu! Mamy def. Na łapie. Pamiętam, że tirsy to jest def. W końcu nie zdechnę. Na samym początku. O, teraz bym zdechł. Na samym początku. Luck up! O, dziękuję. A tutaj co dostaniemy? O Boże, kolejny luck up. O, czuję dobrze. I mamy spacebar item. Spacebar item, który daje nam soul heart. Ja to chcę bardzo. Chcę robić sobie życia. Gdzie moje pieniądze? God damn it. Dobra, rozwalimy. O, jeszcze dostaniemy Cube of Meat. Mimo, że nie użyłem tamtego spacebar itemu, co nie? W sumie, może nie Cube of Meat, ale... No. Ball of Bandages, prawie to samo. Prawie. Tutaj nie będzie żadnego sekretu, ponieważ... Poprzednie... Naprawdę nic. W poprzednim pomieszczeniu... Poprzednie pomieszczenie wyraźnie wskazywało, że dupa. Dupa strupa. Daj mi te pieniądze.
Okej, okay, tears up, dziękuję. Jestem zadowolony. O, jest pieniądz. Mniam. Jest secret. Jest parę kluczyków. Powiedzmy, że dobry deal. Jedna bomba w zamian za 3 kluczyki. Worth it. Definitywnie worth it. Wow, co daje ten spacebar item? Giga fart. O, to paraliżuje przeciwników. Ciekawe. Ale jednak wolę mieć maszynkę, która będzie nam dawać życie. Bo jednak defensywa jest tutaj bardzo, ale to bardzo ważna. I mam zamiar to kupić. Dawaj. Mniam. Są herty. Oh yes, są herty. No oczywiście będziemy mieli więcej itemów, które dają nam więcej bossów, którzy dają nam ball of bandages. Więc będziemy mieli bandage girl, która będzie latać i zabijać przeciwników. Ui. Ale przede wszystkim, bardzo szybko clearujemy pomieszczenia. Oh, goat head! Yes! Będziemy mieli devil deala za każdym jebanym. Pięknie. To jest do wybuchu. Nic nie powiedziało, tylko ciekawego. Przede wszystkim chcę zrobić boss rushem. I może tym razem zrobić w końcu hasza. Nie byliśmy ani razu przy haszu. Więc śpieszymy się. Tą postacią damy radę szybko clearować i szybko wszystko przechodzić. Na szczęście. Brown. Okej, okay, jeszcze jeden. Brown. Dziękuję, dobranoc. A i w ogóle mamy ten szybsze ładowanie spacebar itemu. To jest bardzo fajne, bo to nam daje życie właściwie. A, choć nie zauważyłem, że mam miał bombę. Nie zauważyłem. I mi się oberwało, ale na szczęście mam dużo życia. Bang, bang, bang. Ktoś jeszcze? Gdzie jesteś, kimkolwiek jesteś? Ej. A nie, to wszyscy zostali wyczyszczeni, tylko ja tak latałem w kółko. Brawo dla mnie. Jest boss. Dobra, zawalczmy. Monstro. Wow. Trzeba go zabić, ale nie stracić życia. To jest bardzo istotne. Dobra, to połowę życia mogę stracić. Ale nie mogę stracić jeszcze jednego. Dobra. Tirsy, zajebiście. Szybsze ładowanie. I co my tutaj mamy? Wezmę to, żeby mieć za każdym razem deala. I mieć jeden item do Gabiego. Drugiego itemu nie biorę, bo umrę. Bo zdechnę jak pies. Tak. Ale poza tym dany item był słaby. Był dość słaby, nie chciałem go. Tak czy siak. O, bomby. Pamiętam, że są bomby. Haha, nic mi nie zrobicie. Jest. Jeszcze ty. Jest. Teraz dość szybko ładujemy nasz atak. To jest bardzo fajne. O, co jest? Nie zabiłem siebie? Dużo życia. Co to za pills? Batrip, super. Jestem na hita. Używam tego. Wow! Mimo tego nie zabiłem przeciwników. Wow. Co my tutaj mamy? Baterie, okej. Okay. Bateria jest bardzo spoko. Fruit cake. A, losowe efekty. No to może być problematyczne troszeczkę, ale dobra. Ale dobra, zaryzykujemy. O! Time watch! O! Nie chciałem tego w sumie kupować. Shit. Nie chciałem w sumie kupować. Gdzieś może być sekret. Nie może być na prawo. Nie może być tutaj. Gdzie może być sekret? Tutaj może być. Tutaj nie może być super sekretu. For fuck's sake. Czyli może być chyba tylko w jednym miejscu. Tutaj? Chyba tak. Jep. Więcej kluczy. Dobra, masz. Łapku te klucze. Jedz te klucze. Żyj te klucze. I daj mi coś zajebistego. Okej. Okay. No, dostałem bombę. Dostałem trinket. Bombę nawet wiem, gdzie użyję. Hehehe. Ale trinket dość słaby. No i gdybym nie kupił danej karty Tarota, to bym miał ten Broken Watch. To jest wręcz urocze, jak bardzo zgałganiłem. Poszukamy jeszcze super sekretu. Może tam znajdziemy coś ciekawego. Mamy bomby, stać nas na to. Tutaj nie będzie super sekretu. Więc może być jeszcze w jednym miejscu. Wiem, że czas mi ucieka, mimo że chciałem zrobić boss rush room, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny moment w naszej grze i myślę, że nie warto zaprzepaścić tego momentu. Mhm. Czyli tutaj na dole może być jeszcze sekret, bądź tutaj na dole.
No teraz, postawię, że tutaj. Uwaga, proszę bądź. Było w tym drugim. Więc niestety dupa. Dupa. Zjebałem, niechcący kupując tamtą kartę. Zjebałem. Życie. Myślałem, że tam leżało za darmo, nie zauważyłem pieprzonej ceny. Myślałem, że było za darmo. I chciałem podnieść. Dobra, no. To nam nieźle... Nie kupienie tego itemu nam nieźle utrudni grę. Inaczej. Ten item by nam nieźle ułatwił grę, a nie ułatwił. Może tak, bo... Brak tego itemu nie może nam utrudnić gry. Bo go nie zdobyliśmy. Złe określenie. No bo jak coś nam może utrudnić grę... Jak nie ma efektu to na naszą grę, co nie? No, okej, okay, podniosę. Hagalas Destruction? Nie. Co to w ogóle jest? Nie, nic ciekawego. O, fuck. O, jest Infamy, to jest super. To jest bardzo dobre. Daje 50% szans, że pociski przeciwnika nas nie zranią. Jej. Chyba w ogóle nasze brimstone działają w ten sposób, że jak są jakieś efekty, na przykład nie ma IPKK, które sprawiają, że przeciwnicy wybuchają, czy chociażby, nie wiem, Judge? A, to... Większa szansa? A w sumie mam 100% szans na debil, więc nie potrzebuję mi to zrobiłem. No ale trudno. Wracając, brimstone ma chyba taki efekt, że jeżeli... inaczej. Normalne krople mogą na przykład mieć efekty IPKK, że wybuchają, albo na przykład Fire Tearsów, że wybuchają przy przeciwniku, przez co mogą nas zranić. Brimstone chyba takich efektów nie ma. Może spowolnić, może zatruć, może troszeczkę podpalić, ale nie może sprawić, że przeciwnicy wybuchają, albo coś wybucha na miejscu przeciwników. Jeśli dobrze pamiętam. Dobra, to będziemy teraz sobie 3 życia. Ponieważ nie mam czerwonych kontenerów, więc wysypianie nas leczy za 3. Super, super fajnie. Dobra. No i co dalej? Mordujemy, niszczymy, zabijamy. Przydałoby się więcej obrażeń. Definitywnie by się przydało więcej obrażeń. Definitywnie. Dobra. Mamy defensywę dobrą, więc z tego powodu się cieszymy, ale przydałoby się więcej obrażeń, a nie bomb. Co jak co? Tears up. Zajebiście. No może to określić jako większa ilość obrażeń. Bo szybciej strzelamy, ale bardziej mi chodziło o zwykły damage. Aniżeli o sam strzał. Ale będziemy mieli przecież Devil Deal'e, więc myślę, że nie będzie problemu w tym przypadku zdobyć tych większych obrażeń. Mam 15 centów, możemy zrobić sobie jakieś zakupy również. Sędzią skorzystam. Mogą być muchy, które nas kochają. Tears up. Okej, okay, już więcej nam nie dajemy bonusów do Tearsów. Myślę, że rozsądniej będzie rolnąć. Nie potrzebuję tego, żeby muszki nas kochały. A z chęcią skorzystam z tego. The Compass. Oh yes. Kompas jest super. Jest bardzo, 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 bardzo dobry. Pokazuje nam, gdzie są specjalne pomieszczenia. A to jest bardzo, 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 bardzo fajne. Dobra. Pestilence. Jej. Jej. Mam wyjebany na te... Nie wiem, co to jest. Jakiś... Syfy. Ops, dobra, teraz mogę was zabić. Co jest? Czemu ciebie to nie zraniło? Nie wiem, nie mam pojęcia. Widzę tutaj plusik. Ja mam zamiar rozwalić ciebie, żeby zdobyć go... No dobra, sam pieniądze. Może być, przyjmę pieniądze. Pieniądze są fajne w tej modyfikacji. A więc tak, bierzemy to. Bierzemy to. I bierzemy to, bierzemy wszystko. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Wiecie co, wyjebane na sekret. Śpieszy nam się. Byliśmy w treasure roomie, byliśmy we wszystkich potrzebnych miejscach. Spieprzamy. Nie szukamy żadnych sekretów, ponieważ zależy nam na czasie. Chcę zrobić boss rush. To nie jest takie proste, chyba że gram tą postacią. Ho, ho, ho. Wezmę to, bo potrzebujemy jeszcze jednego familiara, tak naprawdę. Żeby mieć potrójny strzał. Brimstone'ami. To będzie urocze. Ten familiar bodajże się wlicza właśnie do tej transformacji. Opa, nie wiem, odpalę to, bo mogę. Opa, nie doleciało. Co jest? A, znalazłem sekret, okej. Okay. No i jeszcze brakuje nam jednego itemu do Gapiego, żeby robić sobie muchy. A to będzie już super silne. To będzie super silne, fuck off. Fuck off. Co jest? Nie wiem, co niszczyło. A, chyba mój ten.
No, Bondage Girl. Ona chyba to robiła. Blokowała te ognie. Spoko. Spoko, spoko. Dobra, jest tutaj Arcade Room, a tutaj w Arcade Roomie może być item, więc chęcią bym zajrzał szybciutko, a następnie szybciutko poleciał do bossa. O, teleportowało mnie do tego Arcade Roomu. Znaczy koło tego Arcade Roomu. Nice, nice, nice. Dobra, teraz wezmę to. Co jest? O, Blackdown. Nie! Ej, co się tutaj odpierdziela? Ej, stop! It's time to stop! It's time to stop. Okej. Okay. Dobra, zdjęty. Zdjęci, mniejsza. Straciłem za dużo życia. Feeling loved, wyjebane. Unlock doors, więcej kluczy. No to mogę zużyć tego potem. Może zamienię pod razem więcej kluczy? I dostanę więcej kluczy? Nice, sobie powinienem poczekać, aż rozwalę to. A, wyjebane. O, ile w hajsu! Pójdziemy do sklepiku. Gdzie jest sklepik w takim razie? Jest na prawo. Jest na prawo, nie na lewo, na prawo. Gro, gro, gro. Szanujmy się, okej? Okay? Szanujmy się, gro. Auć. A to teraz akurat moja wina. Ale zmieściliśmy. Tak gdzieś jak, gro, szanujmy się. Ja szanuję ciebie, ty szanujesz mnie. Dobry deal, dobry deal. To był ślepy zaułek właściwie. Właściwie. Dobra. Ten lepszy teleport. Czy jest coś po tej stronie? Nope. Niby lepszy teleport, ale wolę tak czy siak mieć generację życia. Więc nie skorzystam z tego teleportu. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Na dół, na prawo. Musimy iść dołem. O dziwo, ale trzeba. I w sumie mamy coraz mniej czasu. Musimy bardziej rushować. Zdecydowanie bardziej rushować. Bardziej, bardziej, bardziej. Dobra. Sklepik mam po drodze, więc już niech będzie. Grid. Dobra, kupię to, bo mogę, bo mnie stać. I spieprzam. Wydałem 15 centów, ale jak będziemy obrywali, to się zwróci, więc niech będzie. Plus wypadł z puli. O, skoro walczymy, tutaj rozwalę ciebie. Co dostanę ciekawego? Co to jest? HP up, okej. Okay. Sunset. Wyjebane. Góra, 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 góra. Góra, góra, góra. Auć. Opa. Dobra, zbieramy hajs i lecimy. Gardi! Wow, niezła ilość życia. Poszła. Au, proszę mnie nie bić, głupie familiary. Głupi familiary, ja się nie wyboję. Pał! Zdjęty, zajebiście. Bierzemy to, dostajemy Soul Herta. Dostajemy Soul Herta. O, Krampus, to nie wezmę żadnego deala. Nie zrobię. Dobra, fuck off. Oczywiście Krampus Head. Nie chcę, wolę to. Dobra, spieprzamy. Spieprzamy. Nie użyłem w końcu Unlock Door, kiedy miałem 3 klucze. Zapomniałem. Ale to nieistotne. Istotne jest to, żeby szybko przejść tą grę. O, nie. Dobra, teraz użyjemy. Szybko, szybko, nie stopuj mnie. O, to jest nice. This is nice. This is nice. Dostaliśmy, co to było? Scorpio, czyli nasze te pociski teraz będą zatruwać. Okej, okay, dodatkowe obrażenia. Dodatkowe obrażenia, niech będzie. Nie używam Spacebar itemu, no bo po co? Jej, jej. Mamy 6 minut na zaliczenie dwóch pomieszczeń. Myślę, że da się to zrobić. Myślę, że z naszymi clearami da się to zrobić. Którędy? Tędy? Mam nadzieję. Mamy coraz mniej czasu. Więc mam nadzieję, że ten... O mój... Co to jest? Ansus Vision. Okej, okay, przyjmę to. Bo teraz dokładnie wiem, którędy iść. Szybko, 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 bo może być coś ciekawego. Czy jest coś ciekawego? Nieskończoność kluczy. To jest coś ciekawego. Lecimy dalej. To się przyda. Nieskończoność kluczy się przyda, ale dobra. Nie mam czasu do stresenia. Nie mamy. Du, 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 du. Do areny nie idziemy, za dużo czasu. Do sklepiku wejdę akurat, bo no, mamy tyle pieniędzy. Myślę, że jakbyśmy zdobyli jakąś mapę czy coś, to będzie opłacalniejsze. Dobra. Tutaj nie ma nic, nad się nie rozglądam za plusikami, bo nie mam czasu. Zdechnij, dobra, wchodzimy tutaj. Fuck you. Fuck you. Szybko, szybko, szybko. Lucky food, dobra. Już chyba, a nie, jeszcze mam jeden item. O, mam więcej itemów, dobra. Szybko, szybko, szybko. Zajebiste, zajebiste, spieprzamy.
Nakupiliśmy się tak, jak mogliśmy. A teraz pieprza... Dobra, jeszcze tutaj. Mamy więcej obrażeń, to jest opłacalne. To nie jest opłacalne. Mamy dużo więcej obrażeń. This is war. Zabity? Ej! O mój Boże, jest. O mój Boże, jest. O mój Boże, jest. O mój Boże, jest. Długo będziemy ładować nasz pocisk, ale będziemy zadawać wpis do obrażeń. I strzelam na zielono! Jak fajnie. Jak fajnie, jak pięknie. Mamy bardzo dużo obrażeń, moi drodzy. Tirsy wolne, ale bardzo, bardzo dużo obrażeń. Zajebiście. A jeżeli dostaniemy jeszcze jeden item do Gapiego, muchy się będą skalować z tymi obrażeniami. Fuck yes. Au. Au. Fuck. Nie tak to chciałem zrobić. Dobra, teraz będziemy mieli tego, boss rushu. Mamy 5 minut, to całkiem sporo. Bang, bang, bang. O, schował się sukinsyn. Wystaw się szybciej, żebym mógł cię zabić, dziękuję. Dobra. Wow. Auć. Auć, ale wyjebane z drugiej strony. Dobra, dostaliśmy muchę, nie wiem, kupię to. Corrupted Act. Teleportuje nas do tego Devil Dealu. Zostawimy sobie to na potem. Poszedłem do sklepiku szybko. O, brawo dla mnie. Brawo dla mnie. O mój Boże, ta mucha. O mój Boże, ta mucha. Dobra, szybko, 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 szybko. I hate you. Okej. Okay. Wejdźmy tutaj. Nic ciekawego. Rololo. Rololo. Sekrety, nie, nic ciekawego. Rololo. Rololo. Szybsza bateria, niech będzie. I weźmiemy to, ponieważ to nam większe szanse na wypadnięcie tych bateriek specjalnych. Dobra, lecę jeszcze szybciutko tylko do tego Curse Roomu, bo tam może być item do Gapiego, na którym mi bardzo, bardzo, bardzo zależy. Bardzo, bardzo zależy. A mój Boże, nie wiem kiedy mogę wystrzelić. Naszym Brimstone'em to jest najgorsze. Zabity, dobra, dobra, no to, po to się wrócimy potem. Mamy odporność na klątwę, ale nie mamy Gapiego, fuck. Dobra. Wyjebane w takim razie. I na dół! Zostało nam 3 minuty! Nie mamy czasu, nie mamy czasu, nie mamy więcej czasu. Trzeba skończyć. Trzeba to skończyć. A to nie tędy. O, brawo dla mnie. Brawo dla mnie. Hopa, rozwalić to, rozwalić was. Dobra, co to jest? Vault of Heart. Nope, dzięki, rozwaleniem ciebie. Niech będzie. Podniosę szybko. Nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu. Jeszcze dwa pomieszczenia. I dojdziemy do bossa. Nie wiem. Dobra. Mamo! Przyszedłem z tobą walczyć! Wow. Nie zdaje się obrażeń. Za późno walnąłem. Isaac! Oh, yes! Zdążymy, zdążymy na lajcie. Wow. Jeszcze jeden atak. I prosto w oko. Polaroid czy negatyw? Myślę, że z tym podejściem możemy spróbować negatywem. Z negatywem. Wezmę to, bo to nam daje zajebiste bonusy, kiedy nie mamy ten życia. I wezmę jeszcze bomby. Nie wiem czemu, bo evil. Bo evil up. Ogólnie po jakiś czas pojawia się tarcza. Pojawia się tarcza, która ten... nas osłania. Jeżeli wezmę tego zioma, będziemy mieli potrójny atak. Ale to chyba nie działa. Z nami. Tak, dostaliśmy transformację, ale to nie działa z nami z tego co widzę. Auć. To definitywnie nie działa. Chociaż może. Nie mam pojęcia. Jakbym wziął muszkę, byśmy mieli transformację w Lord of the Fly, to by nam dało latanie, no to fajnie. No i muchy by nas bardziej lubiły, ale whatever, tak naprawdę. Jeżeli bym wziął, a wziąłem, właśnie tego żytka, familiarka. Wow, zabić ciebie. Auć. Okej. Okay. Jeżeli bym wziął familiarka, dostałem transformację, która daje nam potrójny atak. To jest oczywiście bardzo elo. Tylko, że nie widzę, że miał ten potrójny atak. Z naszą postacią to chyba nie działa. Chyba to nie działa z naszą postacią. No trudno. I jeżeli bym wziął co innego... W sumie nie było konkretnych itemów, które by nam dały coś konkretnego. Tak naprawdę. Nie było niczego konkretnego. Więc chyba to było najlepsze, co mogłem wziąć. Przynajmniej teraz wiemy, że nie działa ta transformacja z naszą postacią. O, wow.
Boże, te bostra szurmy są duże. Chyba jest mniej fal, z tego co pamiętam, jak ostatnim razem go robiliśmy. Chyba jest mniej fal, ale jest dużo bardziej intensywne. To w sumie jest spoko, bo te bostra szurmy strasznie się dłużyły. A teraz jest ciężej, ale szybciej. Jeżeli jesteśmy przejebaną postacią, no... Pojawiają się wszyscy bossowie, ale po prostu, no... No. Da, to jest według mnie dużo lepsze rozwiązanie. Że jest naprawdę przejebanie, ale jest tylko kilka fal. Mi się podoba. Mi się podoba. I mamy szansę na hasza jeszcze. Mamy de facto szansę na hasza. Okej. Więc czemu by jej nie wykorzystać? W końcu dowiemy się, jak wygląda hasz. Hasz, hasz. Clear zap, to mi nic nie daje. Mhm. Dobra. Bang. Ale nam się szybko ładuje ta bateria. Au. Oberwałem. O, przyciągający minion. Tak tego nienawidzę. I hate it. Mhm. Tutaj nie będziemy mieli treasure roomu, więc nie musimy ich nawet szukać. A, ten nie przejdę. Mhm. Nie musimy nawet szukać. To jest o tyle dobre. Czemu wszyscy są spowolnieni? A, no tak, kupiliśmy zepsuty zegarek. No tak. No tak. A, minionek tam ich dobił. Jak przyjemnie, jak miło. Dziękuję, dziękuję. I love you. A, mam mnóstwo kluczy. Mogę... Nie pamiętam, co to robiło. Szczerze, nie chcę ryzykować. Mamy dobre podejście itemów. I bardzo nie chciałbym stracić tego dobrego podejścia. Okej, okay, co to jest? Held up? Czy chcę? Szczerze, nie chcę brać held upów. Nie chcę grać held upów. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ponieważ mamy item, który daje nam nieśmiertelność. Jeżeli nie mamy czerwonych kontenerów na życia. I to jest dobre. To jest bardzo dobre. Dlatego nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Okej. Okay. Przeszedłem. Daj mi moją nagrodę. Speed up. To jest taka miła nagroda akurat. To jest całkiem miła nagroda. Brrrr. Prawie całe życie. Nice. Ale prawie to nie całe. Lucky tu nie dzięki. Te szczęście nam na razie nic nie daje. Chyba, co nie? Nie wiem. Chyba. Może. Okej, okay, mamy maksymalną ilość życia. Już nie. Teraz mamy. Z powrotem. Skąd mi się te muchy biorą? Czy wiem, że je na lata? Ta niebieska. Wokół mojej osi, ale co chwila się pojawia. A, Żydek! Żydek, familiarek. Robi nam muszki przecież. Okej. Okay. To ten familiarek jest całkiem dobry. Jakby nie patrzeć. Bo te muchy zadają bardzo dużo obrażeń. Dzięki naszym obrażeniom. Oczywiście. Wow. To co mamy? A, mogę otworzyć, co mi szkodzi. Okej. Okay. Ale przynajmniej rozwaliłem jednym strzałem. Zobaczmy się. Brrr. Znowu. Brrr, mam przejebane obrażenia. Jeszcze te muchy. Te muchy. Oh. I like it. Aha, aha, I like it. Aha, aha. Gdzie jest boss? To jest moje zasadnicze pytanie. Where is boss? Where is the boss? I'm the boss. Oczywiście nie dam rady. I przeciwnicy są przejebani. No wychyl się. Wychyl się! Bang. Dobra. Nie ma nic ciekawego. Idziemy dalej. Nienawidzę się w dużych pomieszczeniach poruszać na ślepo. To jest irytujące. Kiedy idziesz, 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 nad nim wiesz, idziesz w dobrą stronę. Na przykład widzę, że nie idziemy w dobrą stronę. Gdzie to z tej cholery mam iść? Tutaj byłem, co nie? Czy tutaj było jakieś przejście? Owszem, było. W ślepy zaułek. Jej! Muszę zdążyć w przeciągu 7 minut przejść dwa pomieszczenia, wliczając ten oczywiście. I ta gra mi tego nie ułatwia. Korupty dak teleportuje mnie do bo... Co? A, byłem tutaj, mniejsza. Ta gra mi tego nie ułatwia. O! No to cześć. Tak, rolnęło wszystko. I mamy teraz laser, zadający mniej obrażeń niż mieliśmy. Plus zostawiamy krople krwi, które są, stoją w powietrzu, a następnie lecą do przeciwników. Oj, mamy też Brimstone'a. Dalej. Nie wiem jak to działa, ale
Co tu się odjebało? O, jeszcze... O... Nie chciałem tego zrobić, obawiałem się właśnie tego. Przez przypadek zjebałem sobie grę. Shit. Gdzie jest boss? Gdzie on jest, for fuck's sake? W którą stronę mam iść? Czasem dostaliśmy Magic Mushroom. Chujowe itemy. O, ten nieśliśmy, okej. Okay. No. I te brimstone? O, jest. Auć. No, można to całkiem nieźle wykorzystać, ale... Chujowe podejście. Def. Wow. Nie, ten brimstone bije nie tak źle. A, i oczywiście nie dostaniemy mega satana, bo straciliśmy ten item, który dawał nam pewność. Super. Bardzo się cieszę z tego powodu. Czy ja chcę coś z tego podnieść? Ghost Ears na mi... To jest chujowe! Mamo, to jest chujowe. Mamy 5 minut, żeby przejść do kasza, a mamy chujowy zestaw itemów, kiedy mieliśmy bardzo dobry. Czemu sobie ujebałem tą grę? Curse of the Blind, to dzięki! Zawsze o tym marzyłem, ale przynajmniej. Fiu. Przynajmniej. Przynajmniej. Mamy speed up. Co to? Lock up. Nie chciałem tego. Co jest? No. Są przeciwnicy. Jak mi się nieprzyjemnie z tego atakuje. Stop this. Stop. To jest za dużo rzeczy, które się ze sobą sumują. Nie podoba mi się to. Gdzie jest boss? Oczywiście nie widzę, gdzie jest boss. Czemu miałbym widzieć? Wezmę to, bo to są jakieś itemy. Chujowe itemy! O mój Boże, jak się z tego beznadziejnie strzela! I czemu nie odpala mi się brimstone? Jeszcze o takim samym zasięgu. Ale przynajmniej ten brimstone ma efekt magnesu, więc to przyciąga przeciwników tego brimstone'a i przed nim siedzą w tym brimstone'ie. To jest akurat dobre. To jest akurat dobre. Nie tak. Tędy nie. To jest akurat całkiem dobre, te przyciąganie w tym momencie. Pod tym względem jest to dobre. Siasia. Mam nadzieję, że idę w dobrą stronę do bossa. Musimy rozwalić... Eclipse. To jest drugie pomieszczenie? Tak, to jest drugie pomieszczenie. Musimy rozwalić Eclipse! A on ma dużo życia. On ma całkiem dużo życia. Stety, niestety. Dołem czy górą? Pójdę dołem. Niech będzie dół. Pytanie, czy dobrze zrobiłem. Co to jest? Amnezja? Speed up. No, speed up wezmę. O, znowu to pomieszczenie. Zależy mi na czasie, wyjebane mam na życie. Okej. Rozwaleni, okej. Tyle baterii mi leci i po co? A on tak, po jajco, bo nie mam spacebara itemu, bo straci. Zaraz stracę wszystkie życia i to jest problem. Dobra. Wejdziemy się do super sekretu, bo już skoro mamy, to czemu by nie? Gap się w ekran, Canvas, gap się w ekran, to jest dobry pomysł. Definitywnie. No, brawo dla mnie. Czy ja wytrzymałem podwójnym brimstone'em? O, dziękuję. Doceniam. The aborted. Niech będzie. Niech będzie, używamy naszych brimstone'ów. W sumie dodajemy dużo obrażeń z tymi brimstone'ami. No, nawet zabiłem. Wejdę wpierw tutaj. Nie wiem co to jest, ale wezmę. Black Candle. Okej. Okay. Okej, pozbyliśmy się jakichkolwiek klonów. To jest dobre. To jest dobre. Czy ja właśnie straciłem negatyw w ogóle? Jeżeli rolnem itemy, to ja straciłem negatyw, prawda? Więc to oznacza, że nie dojdziemy do Mega Satana. W sumie i tak nie mamy kluczy. Nie dojdziemy do, nie wiem,
The Lamp. O, zdobyłem. A, to tutaj się zdobywa klucz. Okej. Okay. Ej, ale nam tiersy skoczyły do góry. Zobaczcie. Mieliśmy dużo mniej, dużo gorsze. Czemu nam się tak polepszyły? Ej, serio? Teraz możemy strzelać brimstonami bardzo często. Patrzcie. Teraz to jest zajebiste. A wcześniej czegoś takiego nie było. Czemu? Czemu wcześniej czegoś takiego nie było? Mogę podwoić swoje familiary. W sumie czemu by nie? Czemu by nie? Rololo? Dalej rololo? 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 Ej, come on, rololo? Wezmę to. Ej, możemy się bawić i rolować wszystkie itemy. Ale w sumie te podejście jest całkiem niezłe. Abuj. Rozejrzyjmy się. Co my tutaj mamy? A, mogę otwierać w nieskończoność. Przynajmniej tak długo, aż się skończą. Ho, ho, ho. Uuu, mamy item do Gapiego. I jesteśmy Gapim. A ten item daje nam zajebisty atak. Ale czy chcę być szaleńcem? Czy chcę być szaleńcem i rolować itemy? Myślę, że jednak ten atak, który mamy, jest wystarczająco dobry na hasza, a bardzo bym chciał rozwalić tego nowego hasza, bo nie wiem, co na mnie czeka. Jebać to. Co ja tutaj odjebałem? O mój Boże! O mój Boże! Powiedzcie mi, że jestem odporny na bomby. Powiedzcie mi to, proszę. Że jestem odporny na bomby. Na pewno jestem, co nie? Dobra, ładujmy hajs, póki możemy. Hajs do tej maszyny się przyda, ale ogólnie... robimy nie rozpierdol. Tylko nie wiem, czy to jest dobra wiadomość. Ej, w sumie mogę ronąć jeszcze raz. To będzie lepszy pomysł. Wiecie, to jeszcze raz rolne. Mamy potrójny strzał i epic fitusa. I bomby leczą! Czyli właściwie przeciwnik nie jest w stanie nas zabić. Po prostu będziemy atakować się bombami i się wyleczymy. Dobra, to jest to podejście, którego chciałem. Nie będę rolować po raz kolejny, bo to jest win podejście. Win-win. To jest win podejście. You fucking what, mate? You fucking what? Nie. Jeżeli tutaj mi się gra crashuje... O, teraz działa. W sumie mam dalej stary atak. No dobra, niech będzie. Co się dzieje? Ło, panie! Czym ty jesteś? Dobra, mamy też nie najgorszy atak. Nawet wręcz bardzo spoko. Więc niech będzie. Niech będzie. Mamy tyle obrażeń, że ten nowy hasz ginie. Po prostu. Nie oszukujmy się, ale ten nasz atak jest zajebisty. Tylko, że nie mamy żadnego... negatywu czegokolwiek. Czekajcie, może rolniemy. Może rolniemy ten item. Może rolniemy ten item i podejdzie nam negatyw albo polaroid albo cokolwiek. To było tutaj, co nie? Stąd. Nie było. Czekajcie, jak to było. Może. Co to jest? Far away. Może. Czekajcie. Może być szansa, co nie? Poza tym mogę ładować jeszcze raz hajs do maszyny. Więc czemu by nie? Why fucking not?
Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. To było przy ostatnim rolu, co nie? Bang, bang, bang. Yep. Yep, indeed. Papa? Czy w takim razie mamy negatyw albo polaroid? Chyba jak się też pojawiło, to się nic nie zmieni, co nie? Auć. Bang, bang, bang. Fuck off! Jak my strzelamy w ogóle? Śmiesznie. W sumie możemy się pobawić i porolować. Nie przejdziemy dalej, ale możemy się pobawić i porolować. Uhu. Wow, strzelamy bombami! Które strzelają nożami! Holy shit! Okej. Okay. Nie chciałem tego kupować. Lalala. Jesteśmy super wolni, ale prowadzimy Brimstone. Który lata bardzo wolno. Okej, okay, co dalej? Co dacie mi dalej? Nie ma więcej baterii. Tu nie ma więcej baterii, auć. Dobra no, ładujemy tyle hajsu, ile możemy. Znaczy, zaczęło się na 50 ileś, tak? Dobrze pamiętam? Może, nie wiem. To już ładujemy tyle, ile możemy. Dawaj. W sumie nawet nie wiem, jak ten hash atakował nowy. Nie mam pojęcia, bo go zabiliśmy w sekundę. Może nie w sekundę, ale bardzo szybko. Teraz mogę włożyć dużo więcej hajsu na maszyny. Podoba mi się. 68. Close. Czy tutaj mi się coś rolnęło? Nie. Nie wiem, wezmę to. Bo nie chcę mi się dalić. Ciekawi mnie jeszcze, jak ten spacebar item by wyglądał. Śmiesznie. Definitywnie śmiesznie. A, mamy Libre, dlatego tak wolno latamy. No dobra, no. Życie, koniec gry. Możecie zobaczyć zakończenie po haszu. Pewnie niewiele z was widziało. Bo to się pojawia tylko wtedy, kiedy nie mam negatywu bądź polaroidu. Macie okazję. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. To było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek z Isaaca. To było na tyle. Niestety rolnęło nam negatyw, więc nie mogliśmy iść dalej. Ale przynajmniej było troszkę śmiesznie z tą zabawą, z tym rolowaniem naszych ataków. Właśnie wyszły jakieś super specjalne kombinacje. Jak na moje. Chociaż potrójny Epic Fitus z leczeniem za wybuchy i maksymalną ilością czerwonych żyć. Okej, to była całkiem dobra kombinacja. No cóż, do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!